Yo, widzowie, witam w kolejnym materiale na moim kanale. Otóż znajdujemy się na zewnątrz. Dzisiaj jest dzień 19 marca. Jest przepiękna pogoda. Pięknie świeci słoneczko, jest mega cieplutko. Jednakże chodzę w kurtce, ponieważ nie chcę się przeziębić. To jest dalej zdradziecka pogoda. Jeszcze nie zrobiło się na tyle ciepło, żebym mógł jej zaufać. W sensie inaczej, jest bardzo ciepło. Ale nie jestem w stanie zaufać, dlatego że mamy marzec, a w marcu pogoda bywa niesamowicie zmienna i za moment może być znowu zimno. Wolę się zabezpieczyć i brać kurtkę. W kieszeni mam czapkę i szalik. Chociaż są totalnie niepotrzebne, ale jednak wziąłem. To jest kolejny vlogerciak. Cóż, to jest vlogerciak. Taki piękny, niedzielny dzień po południu. Jest godzina 13. Nagrywam ten materiał. I powiem wam, że cieszę się życiem, bo jak się nie cieszyć taką pogodę? No powiedzcie mi, jest po prostu przecudownie. Przechadzam się aktualnie po miejscu, w sensie po okolicy, w której niegdyś mieszkałem, bo wziął mnie taką nostalgię, jakby to powiedzieć. Chciałem zobaczyć, raczej się tu nic nie zmieniło, ale po prostu chciałem się przejść w miejsca, w które niegdyś notorycznie chodziłem, tędy bywałem, bo tutaj mieszkałem, jakby nie patrzeć, tak? I stwierdziłem, że to będzie fenomenalny czas, żeby sobie pochodzić i porozmawiać. Udałem się dzisiaj na bardzo długi, intensywny spacer. Ja uwielbiam takie spacery. Naprawdę dają mi mega dużo satysfakcji i czuję się o wiele lepiej. Idę sobie przed siebie i mam siłownię. Mam siłownię na zewnątrz, na którą niegdyś poszedłem chyba 2 razy w życiu, może 3. Szkoda, zrobiło się ciepło. Może wypadałoby chodzić na tą siłownię. W poprzednich materiałach mówiłem, że biegam. To się nie zmieniło. Biegam dalej. Czuję niesamowitą satysfakcję z biegania i myślę, żeby to rozszerzyć też o inne ćwiczenia. Ciężkie jest dla mnie nagrywanie z kamery, jak idę, bo wiem, że głowa mi ucina w połowę, za co przepraszam. No, nie jest to zbyt profesjonalne i trzeba to przyznać. To jest taki króciutki vlog, mega krótki. Chciałem nagrać po prostu takiego vloga, ciesząc się życiem, patrząc na to, jak piękny jest teraz świat, jak pięknie się robi, bo ja już to mówiłem w poprzednich materiałach zapewne, ale zaraz będzie wiosna i zaraz będzie niesamowicie pięknie. Jeszcze nie widać, ale już zaraz pąki zaczną się robić na drzewach. Ja widzę, że są gołe póki co. I co? I zwierzątka też zaczną się rozmnażać, jakby nie patrzeć. Więc cudownie. Kocham wiosnę po prostu. A po wiośnie jest lato. Jeszcze cudowniejsza i jeszcze fajniejsza pora roku. Wszędzie, gdzie nie wyjdę, jest masa ludzi. Strasznie dużo. Jakby jest to przepiękne. Nie oszukujmy się, że jednak troszkę się stresuję, przechadzając się i nagrywając ciągle swoją twarz i siebie, jak rozmawiam do kamery w telefonie, więc powoli będę kończył ten materiał. Jeżeli też cieszysz się taką fantastyczną pogodą, zostaw suba, lajka, komentarz, a ja będę ci niewiarygodnie wdzięczny. Cieszmy się pięknym słońcem, poza faktem, że teraz będzie dużo go. To dużo też będzie pewnie deszczów, bo w okresie i burz, przede wszystkim burz, bo w okresie wiosenno-letnim strasznie dużo występuje takich pogód, w sensie, że upadów deszczowych. To tyle w tym materiale. Mi widzimy się za tydzień. Ja sobie usiądę na chwilkę, dosłownie odpocznę. Jeszcze się pewnie przejdę kawałek, ale chyba niedużo. Niedużo będę chodził. Ja byłem Fajterciak. Do następnego. Yo.